Koncerty gwiazd Majki Jeżowskiej, Golec Orkiestra, pokazy laserowe oraz mnóstwo atrakcji dla dzieci. Wszystko to sprawiło, że 13 dni Ponieca były bardzo udane. Podczas organizacji takich imprez liczy się pomysł, atrakcje, frekwencja i pogoda. Poniecu zagrało wszystko. Mimo, że to 13 dni Ponieca i to ostatnie powiedzenie, jak jest pogoda przy imprezach plenerowych, to praktycznie wszystko się układa. Mamy to szczęście od kilku lat, że dopisuje nam właśnie pogoda, która jest najważniejsza. Resztę już mamy przez tyle lat, kilkanaście lat, mamy już poukładane, pospinane tak, żeby ta impreza dostarczała co roku. To oczywiście nowych wrażeń, nowych rzeczy, ale to co wspomniałem, pogoda, to możemy się uśmiechać. Na stadion przyszło mnóstwo mieszkańców, przyjechali także goście spoza miasta, także ci, którzy bardzo dobrze bawili się podczas ubiegłorocznego święta. Strefa zabaw dla dzieci w Poniecu jest szczególnie mocno rozbudowana. Wszystkie atrakcje, dmuchańce, karuzele były bezpłatne. Co ważne, dostosowane były do zróżnicowanego wieku. Mogły z nich korzystać nawet maluchy. Staramy się zawsze dawać taki darmowy park rozrywki dla dzieci i to, co wspomniałem o tej pogodzie. Ta pogoda ma być wyłącznie dla nich, żeby oni mogli skorzystać z tego szerokiego wachlarza tych urządzeń, które są do dyspozycji przez jeden dzień. I to oczywiście za darmo. Tradycyjnie już podczas Dni Ponieca rozegrano sołtysiadę. Tym razem 18 zespołów startowało w 18 konkurencjach. Na stadionie w Poniecu rozegrano ich 10. Jeszcze raz okazało się, że praca zespołowa przynosi efekty. Podtrzymujemy właśnie tą naszą świętą wojnę, sołtysiadę, walkę sołec. No po to, żeby wspólnie się bawić. I zawsze im dziękuję, drużynom, sołectwom, że wystawiają te zespoły, wystawiają zawodników, którzy się nie obawiają, że społeczność będzie się śmiała, bo zrobili coś nie tak. Nie, to jest właśnie ta zabawa, ta integracja. Konkurencje wymagały sprytu, sprawności i pomysłowości. Organizatorzy dobrze wiedzieli, że mają też dostarczyć rozrywki i dobrego humoru kibicującej publiczności. Już same nazwy były zabawne, na przykład wyścigi w galotach. Szybciutko, jest już szansa. Udało się. Jest doping. No gdzie doping Teodozewa? Śmiało, śmiało, głośniej. Z upadku. A jednak, czołgamy się jeszcze trochę, jeszcze trochę. Noga wystaje, głowa jeszcze. Wystaje. W niektórych konkurencjach, jak wyścig Piwosza, mogły brać udział tylko osoby pełnoletnie. To zaostrzenie regulaminu nie miało nic wspólnego z tym, że piwo trzeba było wypić na mecie. Wprost przeciwnie, sędziowie skrupulatnie pilnowali, by do tego nie doszło. I powrót. Szybciutko. O, jakie różne techniki. I teraz jest prosta. Proszę cię, ale ten prosto. Jedni w prawo, drugi w lewo. Dobre. Ślepe konie na betonie. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej był woźnicą, a cztery konie miały zasłonięte oczy. Czym to się kończyło, zobaczcie sami. Doping. Patrzcie, konie idą. Patrzą do góry, konie do góry. Idą. Jedną z konkurencji były piłki na noszach. W Poniecu nie ma już szpitala, w jego miejscu funkcjonuje nowoczesne przedszkole. Nosze trzeba było więc zrobić we własnym zakresie. Także z tym sobie poradzono. W ubiegłym roku sołtysiadę wygrało Janiszewo. W tym roku okazały puchar wywalczyła Zawada, drugie Śmiłowo, trzecie Janiszewo.